Zrobiłem małe przemeblowanie w pokoju. Jak widzicie, wstawiłem sobie telewizor, bo na kwarantannie mi się mega nudzi. No i przynajmniej będę mógł sobie filmy albo jakieś inne bajerki z Netflixa pooglądać dzięki temu, że mi Stanley Kon to dał. Także pozdrow dla Stanleya i dzięki wielkie. No i przy okazji, no zobaczcie, jaki mudzik. Jaki zarąbisty vibe. No ludzie. No dobra, nie licząc tego, że mam na razie burdę, nie? Ale zaraz to posprzątam i zaraz będę sobie coś oglądać. Chłopie. I nie polecam COVID-a. Mega do dupy się czuję, cały czas mi się chce spać. Smaku nie czuję, gorączkuję co chwilę. Więc nie polecam. No jako, że jest COVID i cały czas siedzę w domu, to nawet nie mam jak śmieci wynieść. I mój pokój powoli zamienia się w górę śmieci. Wysypisko takich, także trochę liptonik. Zapraszam was serdecznie na sklep. W opisie macie. No, i taką kwarantannę to ja rozumiem. Witam, witam, z tej strony Centrum Dowodzenia Misją. Czekaj, jeszcze momencik. Muszę ukryć suby, dobra, jeszcze raz. Siemanko, siemanko, tutaj baza, Centrum Dowodzenia Akcją Zakupy. A tutaj mamy mojego żołnierza, który jest aktualnie w polu. Zobaczcie, tutaj mój żołnierz, który jest aktualnie w polu. No i pokaż drugą kamerkę, o, proszę bardzo, widać elegancko, że robi chłop zakupy dla mnie, także dzięki wielkie, pozdrow dla Pegaza, yo. Mission prawie complete, to jak widzicie, żołnierz w polu właśnie działa i jest przy kasie. No i moi drodzy, gruby pozdrawia, mamy tutaj kolejnego drwala, jeszcze nie mam czym zbytnio przyświecić. Gdzie się mój telefon podział? O kurde. O dobra, tu jest. Dobra, mam telefon. Uwaga. Nie mogę flesza włączyć, bo jestem w aplikacji. Uno momento. Gacia. Mniam. No właśnie odpalam GTA, moi drodzy, jak widzicie. Był nowy update z nowymi napadami. Jakieś inne dziwne rzeczy nowe pododawali. Także zaraz będę to ogarniać. Już mi się online ładuje. No i zakochałem się w tym telewizorze i w PlayStation, kurczę, tak jak siedział, tak jak ten telewizor i Play stał w salonie, to używałem tego PlayStation i telewizora, nie wiem, może z godzinę w miesiącu, może nawet mniej, bez kitu. A teraz, kurde, całymi nocami napierdzielam, muszę wam przyznać, całą nockę walę. Do czwartej napieprzam na PlayStation, idę wtedy kimać. Ale to przez to, że COVID-a mam. Jakbym nie miał COVID-a, to by pewnie krócej, ale... Ale no, korzystam z telewizorka i z PlayStation w końcu. Także gites. No i pozdrawiam serdecznie moich wszystkich widzów, którzy oglądają. Fajnie, że oglądacie i piszcie w komentarzach, co byście chcieli widzieć na przykład w następnych vlogach. Bo może się uda coś ogarnąć, żeby to, co tam piszecie, było na vlogach. Ale długo się GTA ładuje, bez kitu. Na moim kanale do live'ów aktualnie trwa transmisja, znaczy wy jak oglądacie już vloga, to na pewno jest już po transmisji i możecie sobie obczaić archiwum na moim kanale do live'ów. W każdym razie, jak widzicie, wygrałem 11, no w sumie 12 do 1, do 2, co ja bajdurze. Z czego 11 but strzeliłem sam, jestem zadymiarzem w tą gierkę. Tutaj mam konsolę do live'a, w sensie tu mam... Tutaj mam całą konsolę i jak to wygląda, a tutaj mam czat live'a i znaczy no. No dobra, zresztą wiecie o co ho. Jeszcze wam pokażę kamerkę, bo tutaj jest kabel po podłodze poprowadzony i tutaj jest kamerka, która właśnie ogarnia. No to ogarnia. Gdzie ja pada posiałem? Tutaj. O, tutaj mam pada. I będzie grane. Także wbijajcie na kanał do live'u, bo tam jest więcej rozrywki, bo tam często teraz streamuję. Robiłem sobie porządki tutaj na szafce, na półce. I powiem wam, że znalazłem parę tytułów, które będę reaktywował. W sensie do tego nie wiem, czy pamiętam hasło i konto do Origina. Także tu może być problem. Ale inne gierki myślę, że reaktywuję. I albo będę na streamach pykać, albo będę poza streamami pykać, albo i tu i tu.
I dodatkowo jeszcze wam pokażę moje tytuły, moją kolekcję właśnie gier. Tutaj jak przeczytacie niektóre tytuły, to może was złapać naprawdę solidna nostalgia. Także zobaczcie sobie te tytuły, które tutaj posiadam. Jak chcecie, to sobie zapauzujcie. No i Gitarson. A na górze samoloty jeszcze nie pokazywałem chyba nigdy na vlogach. Tutaj jest burdel, co prawda, bo tu nie sprzątałem dawno i są zakurzone. Ale nie pokazywałem chyba na vlogu tego. Może jeszcze jakąś lampkę doświetleniową wezmę bez kitu, żeby lipy nie było. Możecie sobie stopy pooglądać, fetyszyści. Bez kitu. I teraz ze światełkiem to wygląda... Ej, jakiś robak mi piętuje po suficie. Zabiję go, jakaś muszka. Dobra. Już po niej, elo. I tak się prezentuje burdel na mojej szafce. Yo. Gdybym się nie zdziwił, jakby tam gdzieś między samolotami zdechłe robale leżały. Pokcząp. No i też dużo ludzi się pyta, gdzie kupić kosmitę. W dupie. Bardziej powinno was interesować, gdzie kupić taką zajebistą koszulkę. W opisie macie link. Rolesowe gadżety, czy jakoś tak. Generalnie to pozdro 900 ze stanowiska. Tutaj jak widzicie. Polecam sobie przesłuchać, kto jeszcze nie słuchał. A ja tu sobie jeżdżę. Czym ja sobie jeżdżę? No widzowie, ciekawe, czy zgadniecie w komentarzach, patrząc tylko po kabinie, jak to wygląda. Że sobie tutaj drifta jedną ręką, pierdyknę gościu. A widzieliście jakie skillsy? Tak się to robi. A tutaj ognisko i sobie chilluję. Bajerancko. Yo. No dobra, pokażę wam. YOLO. Ale ładniutkie jest. Jak strzela z kapcia, patrzcie. No podgłośnie, bo gówno słychać. O nie, radio wyłącz. Dobra, git. Słuchaj tego, Beniu. Jeszcze przybliżę do głośników. Tos. Takie info dla ludzi, którzy posiadają PlayStation 4 i chcieliby ze mną popykać w gierki, to już wam pokazuję, jakie ja mam w ogóle gierki na playaku. Także możemy pykać razem w Rocket League. Niestety gierki nie mam online, bo nie stać mnie na ten PlayStation Net, czy jakoś tak to się tam nazywa. Warzone'a mam, to można pykać na chillku. Fortnite'a na chillku można. Residenta to jest single player. Fallout też jest single player chyba. Nie wiem w sumie. Znaczy grałem, ale nie wiem czy tam jest mulciak, nie mam pojęcia. Chyba nie ma. Lego, Tiny Agent i FIFA jeszcze mam. No ale mówię, no nie mam online'a, no bo nie mam pieniędzy na premkę, na ten coś tam. Nie wiem jak to się nazywa dokładnie, ale wiecie o co chodzi. No i też koniecznie, jeżeli wbijacie, jeżeli chcecie ze mną pykać, to dodajcie mnie do znajomych. Moje konto takie jest właśnie, tak się nazywa, tak wygląda. Co tutaj jeszcze chciałem pokazać? A, jeszcze ważna zakładka, bo żebym dodał was do znajomych, musicie wejść w społeczność, bo dodaję tylko ludzi, którzy są tutaj na społeczności. Innych ludzi nie dodaję do znajomych, także... Żebym dodał, to musicie być tutaj na tej liście członków, bo jak nie jesteście, to was nie zaakceptuję do znajomych i dupa szczura. No i dzisiaj grałem z ziomeczkiem przed chwilą, fajny meczyk, nawet dwa meczyki, dwa winki zrobiliśmy w Rocket League'u. Także ja wam pokażę, wyświetlę obraz. O, proszę bardzo, takie były wyniki. Także git majonez. I jeszcze wam pokażę, bo na Snapchacie nagrałem, tylko nie, muszę te filmiki znaleźć, żeby nie pokazać czegoś, czego nie powinienem. Dobra, i teraz pokażę wam filmik. Ale budę zdzieliłem, o wciul, zobaczcie, nie, what? Damn, bro. Normalnie od ściany, jeszcze raz wam to puszczę. Ale budę zdzieliłem, o wciul, zobaczcie, nie, what?
Damn, bro. Bez kitu, musicie przyznać, że buda ładna. To właśnie grałem z tym ziomeczkiem teraz na plejaku. I tu kolejna ładna buda mi. Proste buda w ostatnich 3 sekundach. Bęc. Piękne. Także dzięki Beniu za meczyk. No i generalnie wbijajcie na PlayStation, to będziemy razem grać. No na vlogu to chyba jej jeszcze nie było. Nie? Czy byłaś? Lunciks. Nie było cię chyba jeszcze na vlogu. Kiciuś. Jakie oczki. To tylko kamera, chilluj wora. Tremę masz, czy co? Zawstydziła się. Tu jest kamera. I ona patrzy się na kierownicę, tylko zesrałem teraz kadr. No ale wiadomo o co chodzi, nie? Widzicie. No więc muszę kadr poprawić. O, już jest mniej więcej poprawiony. Zobaczcie sobie. Już widać kierownicę ładnie. Jak sobie nią działam. I o to mi chodziło właśnie. I kotek sobie tutaj chilluje. No i elegancko szamiksa zrobiona. Jeszcze nie pokazywałem chyba. Może pokazywałem kiedyś na vlogu? Nie wiem, ale bajer. No to smacznego dla mnie. Elo. Jeszcze sobie muzę w tle puszczę. Pozdrawiamy z live'a. Nowa aktualizacja wyszła do GTA, czyli ten najnowszy napad. Mucha, pamiętasz jak się nazywa ten napad? No, z kosatką w każdym razie, co dodali kosatkę, także powinni się załapać, który napad i update chodzi. No i generalnie tutaj, jak widzicie, czat się wita z vlogiem, także pozdrawiamy wszystkich z czatu. Dzięki wielkie, że jesteście na streamach i oglądacie. Oczywiście w opisie live tego filmu macie link do kanału, na którym streamuję. A tu jeszcze sobie na TV podgląd live'a odpaliłem, żeby widzieć, jak to się wszystko streamuje. I czy nie ma lagów i tym podobne, ni? Pozdro. No, więc napad się nazywa Caio Perico. Tam, o, widzicie, o. Bo mucha tu już skipnął, a jeszcze na podglądzie jest. Gitara. No i moi drodzy, jest już kolejny dzień, znaczy już w sumie parę dni minęło, bo nie nagrywałem żadnych ujęć do vloga. Bo siedziałem cały czas w domu i by było to nudne. Także good info, bo dostałem dzisiaj informację, znaczy nie dostałem informacji, tylko moja mama skończyła dzisiaj kwarantannę, więc dostałem skierowanie na badania. Idę za jakieś pół godzinki, godzinkę na wymaz. No i mam nadzieję, że zdejmą mi dzisiaj kwarantannę. Gitara. Oby tak było. No i moi drodzy, jak widzicie, wychodzę już z klatki. No i idziemy, moi drodzy, na te badanie. Dobrze, że mam blisko, bo już tutaj przed klatuwą. No i moi drodzy, już wróciłem. Jak widzicie, było spoko. A więc jak widzicie już w domu, poszło sprawnie, bardzo sprawnie i szybko. Tak naprawdę jedna osoba była przede mną i w sumie cała procedura od wyjścia z domu do jego powrotu zajęła maksymalnie 8 minut, więc naprawdę git. Przynajmniej dużo czasu nie straciłem i się nie musiałem denerwować, także jest very good. Jeśli chodzi o samo badanie, to jeżeli jeszcze nie mieliście, to wam powiem. Wkładają taki patyczek do gardła i smyrają cię, kurczę, tutaj w środku gardła tym patyczkiem. Po czym wpychają ci drugi do jednej dziurki, do drugiej dziurki i smyrają cię, kurczę, gdzieś tutaj po zatokach. Jeny, to było takie dziwne uczucie. Ale smyrają cię po zatokach, wyciągają, no i niestety ja nie mam profilu zaufanego.
I muszę czekać do jutra na werdykt, czy mam dalej kwarantannę, czy jestem już wolny. Mam nadzieję, że się okaże, że już jestem wolny i że jutro już będę mógł skoczyć z ziomkiem na piwko. Także trzymajcie kciuki. No moi drodzy, good info, bo za chwilę będzie moja babcia. Przywiezie mi jedzonko. Wow. Także zrobimy unboxing, co moja babcia przywiozła dla mnie na kwarantannę moją. No bo jeszcze niestety nie mogę za bardzo wychodzić do sklepów. No bo jednak lipa by była, jakbym dostał 30 kafli mandatu, bym się chyba do końca życia nie wypłacił. Nie, no może bym się wypłacił, ale no krucho by było bardzo, troszeczkę. Dlatego czekam na babcię, co mi tam przywiezie ciekawego do jedzonka. Czekamy na unboxing. No i dobra, mamy to widzowie, ale powiem wam, że jestem w szoku, że taką wielką torbę dostałem. Miały być podstawowe małe zakupki, w sensie no, miały być podstawowe takie, żebym przeżył parę dni, a tu widzę, no na bogatości. Także dziękuję babcia, bardzo pozdrawiam babcie. Mamy dwa banany, się zmęczyłem, bo po schodach wbiegałem, żeby jak najmniej być na klatówie i tym podobne, żeby wiecie, przypału sobie nie narobić. Tutaj mamy co to, szyneczka. Szyneczka, masełko, jak widzicie. Jest szyneczka i masełko. Tutaj mamy bułeczki. Przejdziemy dalej. Mamy, to jest chyba kurczak z marchewką i tam jakieś inne bajery, pompki, rowery. Jakiś coś w stylu gulaszu, nie wiem jak to nazwać w sumie. Tutaj mamy chleb. Taki bochen chlipa. Także mamy chlip. Dalej mamy kolejny słoik. A nie, to jest ketchup. Dobra, mamy ketchup. Dalej mamy makaron. Dalej mamy pomidorki. Dalej mamy, to jest ser. Kolejny ser. Kolejny makaron. Ło, wielka paka parówek, zarąbiście. I ostatnia siateczka. Mięcho do spaghetti z sosem. Oraz więcej tego makaronu z mięsem i właśnie jakimś sosem. Czyli to jest chyba to samo, co jest w tym słoiku. No, to jest to samo. Ale szamka. Dzięki babcia jeszcze raz. Pozdrawiam. Szamka. Czytajcie opis pod tym filmem, bo znajdziecie tam link do vape shopu i będziecie mogli wyrwać któreś z vape'ów. Nie wiem, czy jeszcze są dostępne, ale jeżeli są, to możecie je wyrwać w mega promocyjnych cenach. Także zapraszam na Vape Shop w opisie. Przed chwilą skończyłem nagrywać testy tych oto FIE-czek i powiem wam, że wszystkie zrobiły na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Wszystkie wywarły na mnie no po prostu super wrażenie, no nie będę bajdurzył. To są te sprzęty, także one już są na sprzedaż u mnie na sklepie albo już nawet zeszły, jak już oglądacie tego vloga. Tutaj mamy jeszcze do nagrania skrzynkę od Aegisa. Tak się prezentuje ta skrzynia, więc ona jest jeszcze do nagrania. Jeszcze mam do nagrania takiego bydlaka. Jest to Supreme V3 RDTA, także zajebioza. I jeszcze dostałem tutaj szoty nikotynowe. Niestety nie będę ich używał, zrobię tylko unboxing. Mam nadzieję, że się nie obrażą na mnie, że nie robię recenzji smaków. Ale no niestety nikotynówek nie będę wapował, a z tego co patrzyłem to są 20 mg. Wszystkie szoty mają po 20 mg. Ale to nie będę tu bardziej na tym filmie, na vlogu gadał. Zobaczcie sobie osobny, że tak powiem, unboxing. No, robot sobie sprząta. Kiciuś jak widać sobie chilluje. Ja sobie gotuję makaron, żeby sobie spaghetti zrobić, także smakuwa. I chciałbym się was zapytać, kto pamięta te pluszaki z tej serii? Kurde, jaka nostalgia, jak zobaczyłem teraz tego pluszaka. Ciekawe, czy więcej tych pluszaków tam jest, tego z tej serii. Ale chyba nie, bo ten puchatek zajmuje większość miejsca, no bez kitu. Ten misio zajmuje większość miejsca, więc trzeba go tu wcisnąć. Muszę odłożyć tą żyrafę. I cyk misio. W każdym razie pamiętam, jak jeszcze chodziłem do podstawówki albo nawet przedszkola.
jak właśnie te zabawki wprowadzili i pamiętam, że wszystkie dzieciaki z mojej klasy i z większości w sumie klas i tym podobne łaziły właśnie z pluszakami z tej serii do szkoły i się nimi bawiliśmy. Świetne czasy, bez kitu. No więc już mniej więcej po robocie, znaczy no większość zrobiłem, już to zrobiłem, bardzo fajne sprzęty. Zostało mi tylko tamto. A już zresztą to chyba mówiłem, więc nie będę bajdurzył głupot, lecimy sobie tutaj. Jest kot, strażnik Teksasu. No i zrobiłem sobie przed chwilą makaron, bo będę sobie jadł obiad. I na obiad sobie robię spaghetti. W sensie no w sumie mięcho to od babci co dostałem, nie? Także wiadomka. No i dostałem informację, że mam negatywny test na wirusa, więc nie mam wirusa, jestem zdrowy. No i nie wiem, czy mi kwarantannę dzisiaj zdejmą, mam nadzieję, że już na aplikacji będę miał pokazane, że jednak nie mam żadnej kwarantanny, ale zobaczymy. Jednak zmiana planów, zmienił mi się smak w trakcie robienia tego spaghetti. Robię sobie grzanki. Spaghetti se zostawię na później, na kolację albo po prostu jak zgłodnieję później. Bogactwo! Nie no, żartuję. W każdym razie doszła do mnie paczuszka z Heaven Gifts, także dziękuję bardzo Heaven Gifts za paczuszkę. No i powiem wam, że jestem mega zadowolony, bo dostałem bonusowe kartridże do Boosta Pro. Akurat używam Boosta Pro. Jest to mój nowy właśnie ulubieniec i używam go cały czas, jest po prostu najlepszy jak dla mnie. Tutaj dodatkowo dostałem kolejne, to jest ten RDTA do boosta oraz dostałem kolejnego boosta, to jest mega pokrzamp ze względu na to, że dostałem już bezpośrednio od producenta GeekVape tego boosta, a tutaj jeszcze Heaven Gifts mi podarowało kolejnego, więc mega dzięki, będę miał na prezent dla kogoś na święta albo coś ten deseń, a może sprzedam, zobaczymy, na vape shopie moim, w opisie macie vape shop. I tu mamy jeszcze jakiś adapter, także kozaczek. Dostałem również od nich bluzę, jak widzicie, z bardzo fajnego materiału, fajna, mięciutka, śliska. Mamy tutaj logo Heaven Gifts na niej, takie małe, minimalistyczne i jest to fajne, bo nadruk jest zrobiony z sznurka, w sensie to jest wyszyte, to jest wyszyte. Więc nie ma szans się, że tak powiem, nic zedrzeć, zepsuć i typy. No i dostałem również od Heaven Gifts kartkę na święta. Także zajrzyjmy sobie, uwaga, zajrzymy sobie do karteczki na święta. Czy co tutaj jest napisane? Widzicie, Heaven Gifts, net logo jest. Dobra, otwieramy i zobaczmy, co my tutaj mamy w tej kartce świątecznej. Kolejną kartkę z napisem Merry Christmas and Happy New Year. Także wzajemnie. Także Happy New Year and Merry Christmas to Heaven Gifts and regards. Thank you for cooperation with me. Tutaj mamy liścik. Także sobie go przeczytać możecie, albo ja sobie go później przeczytam. Dał mi to Wayne. Nie wiem, czy dobrze przeczytałem. Mam nadzieję, że tak. Także dziękuję bardzo za tą karteczkę świąteczną. Jeszcze tu zajrzymy, czy jest coś, czy to jest tylko okładka. Nie, to jest tylko okładka. Dobra, git. No i to jest wszystko, co dostałem od Heaven Gifts. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. A tutaj mamy jeszcze taką malutką paczuszkę, więc ją sobie otworzę i zobaczymy, co w niej jest. No i dobra, już naciąłem. I uwaga, mamy tutaj takie RTA. Nazywa się to druga. Tak? Druga RTA? Chyba dobrze przeczytałem. No ta druga RTA bez kitu, tak się nazywa ta góra. Oraz w zestawie dostałem jeszcze, co tutaj mamy, AUG Vape. Czyli jest to paczuszka od AUG Vape'u, bo pisali do mnie na maila właśnie, że będą mi wysyłać kolejne sample do filmików. Także pozdrawiamy również obsadę AUG Vape, bo bezpośrednio z producentem współpracuję, więc mega fajnie. Co my tutaj mamy ciekawego? Foxy One Mod. Także będziemy sobie ten zestawik testować na pewno na filmie. No i moi drodzy smaczności, proszę bardzo. No moi drodzy, mamy chyba środę z tego co wiem. Już mojej mamie się skończyła kwarantanna i w ogóle jej faciowi. Także very good. Mam już wolną chatę codziennie, także jest git.
I moi drodzy, jak widzicie, stanęła tutaj choinka. No stąd właśnie telewizor ewakuowałem do siebie do pokoju. No i zrobiło się miejsce na choinkę. Także wesołych świąt wszyscy widzowie. Nie, Lunciks? Kotek. I zobaczcie, mamy 9:20, a ja już wstałem. To jest szok. Dlatego zaraz sobie robię jakieś śniadanko i idziemy na komputerek. Wbijajcie widzowie na Discorda, bo jak widzicie, siedzimy tutaj na Discordzie sobie z ziomalami i gramy w Gietkę. Więc jeśli chcecie sobie z nami popykać wesoło w Gietkę albo w jakieś inne gierki, to Discord. Także pozdro i wesołych. No i moi drodzy, zrobimy sobie unboxing prezentu. Także uwaga. W tym celu musimy tutaj rozwalić wstążkę. Oj, to nie chce się za bardzo poddać. O dobra, jest, poddało się. No i dobra. Co my tutaj mamy? Wyciągnąłem to i mamy, moi drodzy, kurtałkę. Taką oto kurtałkę. O, fajna kurtałka, zobaczcie, elegancka. Tutaj mamy waterproof. Także jest waterproof. No i mamy 3 protection level. Nie wiem, do czego to, o co tu chodzi. Aha, chodzi o to, że jest odporna na wiatr, na deszcz i na śnieg. Zarąbiście. Mega fajnie. Także gites. Zaraz przymierzymy i się widzimy w niej. No, także tak to wygląda. Bardzo super. No i czytajcie opis pod filmem do następnych vlogów i moich innych filmów. Strzałęcja.